środę Senat rozpocznie pracę nad rządowym projektem, który wprowadzi 2% kredyt na pierwsze mieszkanie i system oszczędzania na pierwsze mieszkanie. Opozycja wskazuje, że projekt wymaga zmian i zapowiada poprawki. Mieszkalnictwo stało się jednym z najważniejszych tematów przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. W połowie kwietnia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy, która wprowadza 2% kredyt na zakup pierwszego mieszkania. To rozwiązanie dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia, mówił wówczas w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Dla osoby samotnej 500 tysięcy złotych, dla rodziny, czyli dla małżeństwa bądź osób wychowujących dzieci 600 tysięcy złotych. 2% kredyt obowiązywać ma przez 10 lat. Przysługiwać będzie na mieszkanie z rynku pierwotnego, wtórnego lub na budowę własnego domu. Ponadto w ramach projektu wprowadzone zostanie konto mieszkaniowe, czyli system oszczędzania na pierwsze mieszkanie. Od 3 do 10 lat oszczędzania. Od 500 zł miesięcznie do 2000 zł miesięcznie można będzie wpłacać. Środki będą oprocentowane przez banki. Dodatkowo co roku budżet państwa dopłaci premię równą rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości 1 m² lokalu mieszkalnego. W środę rządowym projektem zajmie się Senat. Jak mówi rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, senatorowie wniosą poprawki. Nie jest określone, jak będzie wyliczana zdolność kredytowa, co może oznaczać, że nasza większość Polaków zarabiających, pracujących nie będzie stać na wzięcie tego kredytu. To jest za słaby program. My ogłosiliśmy program kredyt 0%. Platforma chce wprowadzić kredyt mieszkaniowy z zerowym oprocentowaniem, ale ten program tylko w pierwszym roku kosztowałby budżet państwa 4 miliardy złotych. Tymczasem rządowy program Pierwsze Mieszkanie w ciągu 10 lat kosztować ma 16 miliardów złotych. Poprawki do rządowego programu zapowiada także Polskie Stronnictwo Ludowe. Wiceprezes Ludowców Urszula Pasławska chciałaby objąć niższym oprocentowaniem także obecnych kredytobiorców. Nie można zostawić tych młodych rodzin, które wzięły kredyty, które dzisiaj spłacają często 200-250% tego, co było na początku. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak wskazuje na negatywny skutek programu Pierwsze Mieszkanie. Poprzez dopłaty do kredytów, do już istniejącej puli mieszkań, jedyne co można zrobić, to wywindować ceny. I w tej chwili już widać to na rynku mieszkaniowym. Sprzedaż troszeczkę stanęła, bo większość deweloperów czeka na ten właśnie nowy program rządowy i zakłada, że wówczas sprzeda po trochę lepszej cenie. Projekt może zyskać poparcie prezydenta, mówi doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Kierunkowo wygląda ten projekt ciekawie. Wnikliwie się mu przyglądamy i też pracą w parlamencie. Pan prezydent będzie podejmował ostateczną decyzję, natomiast wszystkim nam zależy na tym, żeby młodzi mieli swoje wymarzone mieszkanie. Dr Piotr Gawryszczak zauważa, że senacka opozycja może opowiedzieć się nawet za odrzuceniem rządowego projektu w całości. Wszystko w imię przedwyborczej walki. Ze względu na to, że mają swój pomysł na 0%, totalitarna opozycja, która ma większość w Senacie, jak widzimy od samego początku tej kadencji parlamentu, robi wszystko, żeby zaszkodzić Zjednoczonej Prawicy, czyli zaszkodzić Polakom. Rząd chce, aby program Pierwsze Mieszkanie ruszył z początkiem lipca.